A z nami Krystian Karzyszka, organizator gali oraz promotor bokserski Rocky Boxing Promotion. Chyba jako organizator i jako promotor może być Pan dzisiaj zadowolony, ponieważ zwycięstwa wszystkich Waszych zawodników, dwa pasy mistrzowskie także zdobyte przez Waszych zawodników, to chyba na pewno cieszy. Wszystko się zgadza, ale w pierwszej kolejności chciałbym w ogóle podziękować mojej całej ekipie, która dzisiaj to wydarzenie dla Państwa, mogę powiedzieć, wykonała. Także od tego chciałbym zacząć, bo zawsze mam takie wrażenie, że oni są tacy niedocenieni, a tu pracuje cała masa ludzi nad tym, żeby właśnie wykonać dla Państwa tak wspaniałe eventy, jakim był ten też dzisiejszy. No co, walki wszystkie po naszej myśli, wygraliśmy wszystko, co było dzisiaj do wygrania, no idziemy dalej. Teraz plan na następną imprezę, myślimy o październiku. Myślę, że będzie znowu to coś dużego. Także za chwilę będziemy ogłaszać, co to będzie. No właśnie, dzisiaj zwycięstwo Mateusza Polskiego i zgarnia pas WBC Frankofon, ale też dodajmy, że wcześniej przegrał z Janem Lodzikiem. Czy można więc spodziewać się tego, że będzie to prawdziwa trylogia Polski-Lodzik? Czy jeśli Jan Lodzik będzie chciał rewanżu, jeśli o taki rewanż poprosi, będziecie rozważali taką możliwość? Może i tak, może i będziemy rozważać. Na dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć. Teraz mamy zasłużony odpoczynek. To jest przed nami, Mateusz musi odpocząć. Potem będziemy analizować, w które jakby drzwi wchodzić. Na ten moment wiem, że mamy już kilka pasów WBC. Jedziemy w grudniu dużą ekipą, około 100 osób, 100 moich przyjaciół plus zawodnicy na konwencję WBC do Hamburga. No i tam będziemy walczyć o rankingi dla naszych zawodników i o to, żeby w przyszłości, już niedalekiej, któryś z naszych zawodników boksował o pasy wyższej kategorii i za chwilę może o walkę o Mistrzostwo Świata. Kolejny wasz zawodnik, Kasper Mejna, po raz kolejny nie wychodzi poza pierwszą rundę. Staje się tak teraz, że Kasper Mejna kończy swoich rywali w pierwszej rundzie. No to kiedy możemy się spodziewać jego kolejnego pojedynku, bo on w ogóle się podczas tych pojedynków nie męczy? No nawet się nie rozgrzewa. Kasper Mejna to jest chłopak z naszego podwórka, z Gołubia, z gminy Stężyca. Obdarzony bardzo silnym ciosem, do tego ma bardzo fajne, miłe usposobienie, zabija śmiechem, bo zawsze wychodzi do tych walk naprawdę bardzo zrelaksowany, wyluzowany, skupiony, no i pokazuje w tych walkach, że no, ma czym przyłożyć. No właśnie, kolejna gala to jubileusz i wspominał Pan o tym, że szykujecie w październiku coś dużego, czy już teraz możecie uchylić jakiegoś rąbka tajemnicy, nie, co przed nie. nami? Nie, prowadzimy rozmowę, myślę, że za chwilę będziemy ogłaszać, ale zapewne będzie to coś większego, coś dużego. No właśnie, teraz czas wakacyjny. Czy szef całej federacji też planuje jakiś krótki urlop, żeby odpocząć? Bo jednak te ostatnie miesiące były niezwykle intensywne. 3 miesiące temu gala w Koszalinie, teraz gala w Karlinie. No nie mieliście dużo czasu na odpoczynek. Nie, teraz po gali Homani to Rocky Boxing Night troszkę pewnie będę musiał odpocząć. Z dzień może dwa i muszę nadciągnąć moje inne firmy, inne angaże. Muszę zająć się pracą. Na pewno teraz nie będzie to dla mnie czas na odpoczynek. Ale może przed następną galą pojadę sobie gdzieś wypocząć na tydzień, żeby się zregenerować. No i żeby dać siebie 100% na następne wydarzenie.